Witam Państwa, kolejny film. Dzisiaj na pewno po tytule zorientowaliście się, że z tytułu musi być jakiś frapujący i siłą rzeczy informacje, które Państwu przekażę, też będą frapujące, ale bardzo też budujące. Na pewno część z Was się ucieszy, natomiast część z Was się nie ucieszy. Ale dlaczego? Co chcę dzisiaj Państwu powiedzieć? Otóż, co to jest białe rękawiczki? A więc jeżeli coś się robi w białych rękawiczkach, to jest tak zwana czysta robota. Czyli białe rękawiczki, czyli nic brudnego i tak dalej. I dzisiaj powiem o tych sprawach, które już się tutaj dzieją od maja zeszłego roku, jak ich od 2 lat. Praktycznie częściowo powiedziałem to w filmach, dlatego ten film jest jakby kontynuacją tych wszystkich poprzednich. No i też wymaga tutaj od Państwa trochę zastanowienia, jak to wszystko będzie wyglądać dalej, ponieważ musicie być bardzo dobrymi obserwatorami. Co chcę tutaj przede wszystkim Państwu powiedzieć? Otóż słowo Armagedon, czyli jakby rozwiązanie ostateczne, no zawsze się kojarzyło przez wieki z jakąś pożogą, z jakimiś, powiedzmy, hałdą trupów, zgliszcz i tak dalej, przelew krwi. A więc przedstawiono mojego ojca Niebiańskiego, przedstawiono właśnie w takiej wersji, że Armagedon, czyli koniec wszystkiego, musi wyglądać. Pożogi, zgliszcza, hałdy trupów i tak dalej, i tak dalej. Ale właśnie czy tak będzie? Wcale nie musi i tak nie będzie. To Wam od razu mówię. Wcale tak nie będzie. Ale co będzie? To jest najciekawsze. I praktycznie to się już rozpoczęło 2 lata temu. Wiecie, czym się to rozpoczęło? Ojciec rozpoczął proces, na mocy którego doczekamy się złotego wieku. Otóż, z czego to się zaczęło? 2 lata temu zmieniły się wibracje Schumana. Wibracje Ziemi, jak to kto nazwał i tak dalej. Już to mówiłem w jednym filmie, że te wibracje, one się skoczyły na 16. 16 Hz. W chwili obecnej to już 24 Hz. To jest raz. Już minęło, powiedzmy, trochę czasu od tych 2 lat. Ale co się stało ciekawego w międzyczasie? Otóż, czym były wibracje 7 Hz? Dobrze? Mówię, jak powiedzmy, może tam 7-8, czy jak to się tam nazywa. Ale niech to będzie ta wibracja. To była tak zwana wibracja zamknięcia. Kiedy ludzkość była zbuntowana, ta 7 trwała przez wieki. 2 lata temu ona skoczyła na 16, a w tej chwili już jest 24. No i teraz powstaje pytanie. Jedno pytanie omówiliśmy. Już wiemy, że na ludzi, uwaga, na ludzi działa to bardzo dobrze. Wzrasta świadomość, taka cała, jakby można powiedzieć, globalna świadomość. Ona wzrasta w różnych dziedzinach. Proszę zwrócić uwagę. Tutaj pod ostatnim filmem był taki właśnie film zalinkowany, którego też tutaj w opisie też zalinkuję. To jest 11 minuta. Pokazane jest podczerwienie Pałac Najwyższego. A więc to jest kolejny dowód, tym razem świadczący o tym, że od 80 lat rządzący Ziemią oglądali sobie to na swoich gigantycznych teleskopach, gdzie były podpięte gigantyczne kamery na podczerwień i ciągle się zastanawiali, coś się tam stanie. Co się tam stanie? Otóż stało się. W maju zeszłego roku na tron jako władca wszedł Chrystus, czyli pomazaniec Ojca Niebiańskiego. Właśnie Jezus Chrystus. Oto tak, taką nazwę możemy użyć. Albo Jezus pomazaniec. O, w ten sposób też możemy tak to powiedzieć. A już wiemy, o kogo chodzi. Właśnie ten władca wstąpił na tron w maju. Zresztą zeszłego roku i dokładnie mi nawet dzisiaj w telefonicznej rozmowie chciano podać nawet dokładną datę. Ale ona nie jest taka istotna. To jest po prostu nieważna data. Najważniejsze, że on wstąpił na tron. I co zrobił? Dlaczego on wstąpił na tron? Wszyscy dawni bogowie, uzurpatorzy, czyli starożytni bogowie, te tak zwane rodzimowierczy bogowie, starożytni bogowie, te wszystkie demony,
jako uzurpatorzy zostali zdezaktywowani, zostali wyłączeni. Ich nie ma. Natomiast została jeszcze horda demonów, która siedzi w naszych komnatach serca, komnata dusz, komnat dusz. I właśnie to są tak zwane centra dowodzenia i właśnie z nich są wyprowadzani i zamykani w klatkach. To, powiedzmy, się dzieje od maja zeszłego roku. Natomiast co Państwu chcę powiedzieć, dlaczego białe rękawiczki? Bo wibracje, o których chcę tutaj Państwu powiedzieć, wibracje te zamknięcia, czyli wibracja zamknięcia to była w tym momencie, kiedy się ludzkość zbuntowała, to było 7. To była wibracja zamknięcia, gdzie ludzkość nie miała zrozumienia niczego. Natomiast następne wibracje, 16, 24 to co teraz jest w tej chwili, świadczy o tym, że to są wibracje otwarcia. A więc jaki tu mamy wniosek, że ludzkości będzie się podnosiła świadomość w różnych dziedzinach. Sami będziecie pewne rzeczy wyczuwać. No, zresztą chcę tutaj powiedzieć taką dość właśnie tą ważną sprawę, że ten proces otwierania ludzkości, naprawiania ludzkości rozpoczął się 2 lata temu i on trwa. I będzie trwał. I teraz tak. Co jest tutaj kluczowe, taka informacja. Wiemy, jak działa wibracja Schumana, to co nazywamy wibracją Schumana, na ludzkość. Ludzie coraz lepiej rozumieją, wzrasta świadomość. Ale czynnik następny. Jak działa to na hybrydy? O właśnie, to było piękne pytanie. Rozważaliśmy to właśnie jakiś czas temu. Jak działają na hybrydy? Hybrydy będą słabe, będą chorować, będą umierać. Próbkę mieliśmy idących do piachu celebrytów w zeszłym roku. Nawet w tym roku już niektóre hybrydy też poszły do piachu. I ten proces jest nadal trwa. A więc wibracje, wzrastające wibracje są, te tak zwane wibracje Schumana, są mordercze, są podzwonnym dla hybryd. Ale co to jest hybryda? To jest tylko ludzkie ciało, a w środku demon. To jest tak zwany genotyp diabła. Tutaj chcę powiedzieć, że tak, w człowieka demon z trudem wchodzi, ale w demona, a czyli demon wchodzi w hybrydę na zasadzie pożyczdycha. Kiedy chce wyjść, a kiedy chce wyjść. A kiedy chce wejść, to kiedy chce wyjść. A więc tak to wszystko wygląda. I hybrydy, jaki jest, powiedzmy, czas dalszy? Otóż zawsze państwa ze względu na ucisk, ze względu na dokręcanie śruby pod względem ekonomicznym innym, zawsze ludzie, którzy tak szukali tego Boga, oni potrzebowali, żeby już się to skończyło i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja chcę Państwu powiedzieć, że to się skończy, ale trochę inaczej. Nas tutaj czas działa na naszą korzyść, bo wzrasta świadomość, ludzkość będzie jednocześnie uzdrawiana. Zresztą ja już, powiedzmy, znam takie szczegóły, no proszę Państwa, nie wszystko idzie przez kamerę powiedzieć. Natomiast przyroda tak samo będzie odtwarzana i to dzisiaj też dostałem informację, w jaki sposób, ale nie o to chodzi. Chcę tylko Państwu powiedzieć, że ten czas, który mamy przed sobą, on nie jest taki, że no już powinien Bóg wystąpić, bo już my nie wytrzymujemy i tak dalej. To działa na naszą korzyść. To już sam fakt, że Chrystus w maju zeszłego roku objął tron i możemy to nawet sobie sprawdzić z różnych źródeł. Otóż mnie w zeszłym roku to tłumaczono dość intensywnie właśnie, że co to jest 2016, czyli jak 2 dodać, 1 dodać, 2 i dodać, 6 to jest 9, a więc jeżeli liczymy od 1 do 9, tak, bo tyle jest cyfr, więc mamy pełnię. I zwróćmy uwagę, w zeszłym roku to akurat ciśnięto strasznie, że to jest jakiś końcowy dzień, jakiś końcowy rok i tak dalej. No, ciśnięto to na siłę wręcz. Nawet mówili, że ostatnie święta są i tak dalej, co niektórzy, nie? Dlaczego? Bo oni doskonale wiedzieli, to się rozwaliło po całym internecie, że Chrystus objął w maju zeszłego roku tron i dlatego ten rok miał być ostatnim rokiem władzy diabła i demonów. Dlatego ci uzurpatorzy, starożytni bogowie, te wszystkie demony, zostały już wyłączone. O, to jest bardzo ważna informacja. I teraz tak, co dalej? Z czasem hybrydy będą umierać, wymierać i w ten sposób
Wiecie, co nastąpi? Ja mówiłem o tym tak zwanej odwróconej historii. Tak samo jak ludzkość zbuntowała się, no i po prostu też było schrybedyzowane społeczeństwo, a więc oni musieli wymrzeć. A więc i wymarli tam, nie żyli już po 1000 lat. Powiedzmy, czy tam wieczność. Stracili wieczność, zmarli po 50 latach. Zresztą wiemy, że niektórzy, na przykład w Grecji, czy tam powiedzmy wikingowie, czy ktoś tam powiedzmy, nie, żył powiedzmy po 30 lat, nie? A więc takie mamy. A więc to bardzo krótki okres czasu. Były bardzo silne kulty solarne, powiedzmy, kulty różnych tych bóstw i tak dalej. To wszystko przeminęło z wiatrem. I teraz pojęcie czasu to działa na niekorzyść hybryd. A więc te hybrydy będą powoli wymierać i nie będą miały następców i nie będą się też rozmnażać. A więc to jest właśnie metoda białych rękawiczek. Mój ojciec niebiański zrobi to w białych rękawiczkach. Zrobi właśnie ten, to co jest zawsze, ludzie myśleli, że to jest jakiś krwawy Armagedon. To będzie, odbędzie się bezkrwawo. Tego nie będzie tutaj już powtarzane 10 razy powiedzmy, że jakiś muszą, każdy czeka jakoś na jakąś powiedzmy kataklizm, albo że coś się będzie dziać. Dzisiejsze na przykład, wiecie co? Dzisiaj miałem taką rozmowę telefoniczną. No i po prostu w związku właśnie z tym majem zeszłego roku. A więc wszystkie dzisiejsze poczynania typu, że przyjeżdża jakiś prezydent do Warszawy i tak dalej, że później pojedzie do Hamburga i tak dalej, te tam powiedzmy jakieś tam spotkanie i tak dalej. Wiecie co to jest wszystko? Pierdoły, dzikie węże, rajskie ptaki, ale nawet posunąłem się do takiego określenia, że kolega się nawet zaśmiał. To wszystko w świetle maja zeszłego roku, objęcia, to jest jak mielenie gówna w szambie śrubokrętową. Za przeproszeniem, no to powiedzmy, no, tak przepraszam powiedzmy za takie określenie, ale akurat no trudno to inaczej nazwać. Nawet słowo, jakbym powiedział, nieistotne, powiedzmy, no to słuchajcie, państwo, słuchajcie powiedzmy tego filmu, a więc po prostu przemyślcie te wszystkie sprawy, jak te sprawy są właśnie ważne. I ja państwa tutaj zachęcam do tego, co wy będziecie i tak odczuwać. Ponieważ pewne rzeczy się czuję, słuchajcie, ja dzisiaj wyszłem o 4 nad ranem i patrzę na niebo, bo jeszcze chciałem, ponieważ mam tutaj bardzo dużą perspektywę z rzędu kilkudziesięciu kilometrach i wiecie co, nawet te opryski nie mają pary. One nie mają pary. One są jakby niektórzy zauważają nawet w internecie, że one się jakby zmniejszyły. Tak, i rzeczywiście, widać, nie mają pary. Zresztą chemtrali będą skasowane, ale to jest kwestia jakiegoś tam powiedzmy czasu, jeżeli powiedzmy państwu jak do mnie powiedzmy dotrą odpowiednie informacje, no to ja po prostu państwu to zrobię film i powiem po prostu co się dzieje. Natomiast w tej chwili następuje proces degradacji hybryd poprzez właśnie wibracje Schumana. Mordercze wibracje Schumana. One są mordercze dla hybryd. I w ten sposób społeczeństwo będzie wyczyszczone z hybryd. Z tego wszystkiego dziadostwa, które było, męczyło i gnoiło ludzi przez całe wieki. No i właśnie, czy to nie piękne, ale to by się stało powoli. No i każdy myśli, że to będzie wieki trwało i tak dalej. My nie wiemy jeszcze, do ilu częstotliwości zostanie włączany Pałac Najwyższego. Ale właśnie jest to metoda wyczyszczenia zhybrydyzowanej ludzkości. Także widzimy, jak to wszystko będzie wyglądać, a więc państwo będziecie to czuć. Wiecie co, macie coś takiego jak intuicja, a więc będziecie wyczuwać zmiany. Te wibracje na państwa działają, będziecie wyczuwać zmiany. Hybrydy nie będą tego czuć wcale, bo to jest zamknięty temat. Po prostu to tylko ludzkość, ludzie będą wyczuwali, będą mieli zrozumienie i tak dalej. Hybryda w życiu. Jeżeli na przykład państwo rozmawiacie z jakimiś znajomymi i tak dalej, się po prostu dziwicie, że no ten nie rozumie tego, ja mu tłumaczę to tego, oni tam się śmieją, durny jesteś i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli ktoś po prostu mówi na przykład na temat niebocentryzmu albo tym podobnych spraw, to jeżeli ktoś powiedzmy jest tak aż zamknięty na takie rzeczy, to trzeba po prostu spokojnie poczekać. Czas będzie po prostu mijał, hybryd będzie coraz mniej. W tej chwili na przykład nie jest powiedziane, że w tej chwili też idą do piachu hybrydy, tylko mało kto wie, kto jest hybrydą. Mało tego, jeżeli jakaś tam hybryda,
typu celebrytów, jakichś powiedzmy władców państwowych, idzie do piechu. No to wielki szum się podnosi, że tego i tak dalej, jakieś tam powiedzmy celebryci, to tego, to tam wszystko to się mówi. Ale powiedzmy ci, którzy powiedzmy te hybrydy, które są gdzieś tak powiedzmy mniej ważne, a na przykład idą do piechu, to nikt na ten temat nie wspomni. Ale z czasem będzie to na pewno przyspieszone do tego stopnia, że my będziemy pewne rzeczy zauważać. Państwo to zobaczycie. Na razie popatrzcie na niebo. Ja mam przykład u siebie błękitne niebo. Tutaj mam hembaster, ale to nie dlatego po prostu jest błękitne niebo. Po prostu oni nie mają pary, żeby to zapryskać. Ale wiem, że pewne, że zlokalizowano pewne miejsce, które znajduje się, gdzie pod ziemią znajduje się produkcja tego świństwa, gdzie się truło ludzkość. Ale to jest powiedzmy kwestia dalszych jakichś tam poczynań po prostu, które zostaną dokonane z czasem i które właśnie spowodują, że już nikt nigdy nie wystartuje ze świństwem i nie będzie pryskał. To pilnuje obecny władca Chrystus, inaczej mówiąc pomazaniec najwyższego. Ja Państwu tutaj chcę w tym filmie też zalinkować kolejny film, czyli ten film, który był zalinkowany wcześniej. To jest ta słynna 11 minuta, widać Pałac Najwyższego. Nie? Ja Wam Państwu to zalinkuję w opisie, także sobie jeszcze raz będziecie oglądać, kto jeszcze tego nie obejrzał. No, trzeba obejrzeć, słuchaj, i mieć pełną świadomość, że 80 lat oglądali to. I puszczali satelity i mówiąc, że po prostu, że tam jest nieskończony kosmos i tak dalej, jakieś tak dalej odpale. Zresztą, słuchajcie, nawet do dzisiaj jest wiadome, że odpala się codziennie jedną rakietę. Pytanie po co? No kwestia tych, czyli konserwacja systemu, czyli trzeba uzupełnić gwiazdy. A co to są gwiazdy? No to właśnie to są te spadające kule, które Państwo na pewno słyszycie. No ale to już jest oddzielny jakby temat. Ja Państwu będę tak w miarę tu, co mi tutaj będzie akurat przychodzić do głowy, to Państwo po prostu będę to informował. Dzisiaj chcę Państwu powiedzieć, żeby się nie martwić o przeszłość. Żeby ci, którzy naprawdę szukają Boga, żeby Go szukali, żeby rozmawiali z Nim na swój sposób. Własnymi słowami. Nie jakiś tam tego. A więc ja mam pewną świadomość, że Państwo, jeżeli Wasza świadomość wzrasta, to porzucacie kulty. I już nie jesteście porcjami energetycznymi w stołówce diabła. No to głównie o to chodzi. A więc nadchodzą bardzo dobre czasy. A Państwu mogę powiedzieć, że już w chwili obecnej już są pewne ruchy tak poczynione, one są tak zaawansowane, że one tylko świadczą o tym, że wszystko idzie ku dobremu. Także zasada najciekawsza jest przed nami. Ta akurat jest żelazna zasada i ona właśnie się spełni. I Państwo to zobaczycie i poczujecie. Natomiast w tej chwili bądźcie po prostu czujni i spostrzegawczy. A więc to tyle dla Państwa. Dziękuję za uwagę i do następnego razu.